Takie oto pająki można spotkać w Polsce. To jest akurat, wydaje mi się, że samica, bo jest dość duży. Około 4 cm ma. No i niestety te pająki mogą ugryźć, w związku z czym należałoby się ich pozbywać z domu. Ten konkretny ładnie wygląda tutaj i pozuje mi do filmu ze względu na to, że jest nieżywy już. Otrutego znalazłem. Ja, żeby się ich pozbywać ze środka, z domu, używam po prostu takiego czerwonego rajda i bardzo skuteczny środek. Przypuszczam, że nie wiem, w kilka sekund to działa i dodatkowo on chyba przez jakiś czas utrzymuje się na powierzchniach, w związku z czym no, nawet jeżeli bezpośrednio nie psikamy na pająka, to możemy elegancko się ich pozbyć, nawet jak po jakimś czasie po prostu przechodzą w okolicy, znaczy po prostu potem popsikanym, no to zostaną porażone. No i tak, to jest chyba największy pająk, który występuje w Polsce. Jest też niestety bardzo popularny i bardzo powszechnie spotykany, szczególnie w domach jednorodzinnych. Jakoś one sobie upodobały towarzystwo człowieka, także u mnie jest ich pod dostatkiem i w piwnicy, i tuż koło domu, i w jakimś tam starym drewnie, i pod blachą, gdzie tylko jest jakiś kawałek suchego miejsca, one sobie tam zakładają po prostu gniazda, pajęczyny. One mają takie specyficzne pajęczyny, bo można je łatwo poznać, bo one się układają w taki tunel jakby, taki lejek, jak by można powiedzieć. No i po tym można poznać, że mamy właśnie takiego kątnika. I takie lejki, no to raczej w domu to ciężko, żeby zdążyły zrobić, bo to raczej gdzieś na dworzu się spotyka. Już takie dobrze wykształcone te pajęczyny, w których faktycznie ten lejek charakterystyczny można spotkać. I one w środku w tym lejku sobie siedzą. Jak po prostu coś im się złapie, to one wyskakują i dobijają ofiarę. I co ciekawe, a propos tych pająków, są też pająki, które mogą polować na kątniki. I tamte drugie też są bardzo powszechne. Zapomniałem, jak się nazywają, ale tamte to są z takimi cieniuśkimi jak żyłka nóżkami. Mały pajączek na długich nóżkach. Nie jest to ta zegarynka taka popularna, tylko inny gatunek. To zapomniałem teraz konkretnie, jak on się nazywał. Ale to bardzo ciekawe, bo właśnie one jak gdzieś tam w piwnicach żyją i nie ma żadnego pożywienia przez dłuższy czas, no to właśnie są w stanie przechytrzyć kątnika i tego kątnika pożreć. I to jest właśnie powód, dlaczego ja tych drugich się z domu specjalnie nie pozbywam. No bo właśnie może się zdarzy, że troszkę tych najgorszych pajunów pomogą mi się pozbyć. No właśnie szczególnie dlatego, że są małe dzieci u nas i boję się, że jak kurde takie dziadostwo wielkie wlezie i pogryzie, to ten, no one specjalnie też, to jest fakt, no, raczej się starają uciekać i tak dalej, no ale jakby dziecko nadepnęło czy przycisnęło gdzieś jakby do łóżka w las, no to dziecko może jakoś przydusić i wtedy ten pająk gryzie, no i to może się skończyć nawet jakimś tam stanem zapalnym. No znam taki jeden przypadek, kiedy faktycznie skończyło się to jakimś takim stanem zapalnym, który aż do kości doszedł i taka naroś u znajomego się zrobiła na kości, na palcu. Także są to takie nieprzyjemne rany, które potrafią się paprać przez dłuższy czas. Także ja tam nie jestem jakimś zwolennikiem trucia, ale no w tym przypadku niestety innego wyjścia jakiegoś skutecznego nie znalazłem.
tylko te środki chemiczne, dzięki którym można się ich z domu przynajmniej łatwo pozbyć. Także to tyle. Oto chyba największy pająk, jaki występuje w Polsce.